Witam, witam, Bęc. Ogólnie chciałem tutaj wszystkim pozdrowić, którzy zalajkowali stronę. Raz, dwa. Chyba tutaj jest rok szkolny się kończy. Zakończenie roku szkolnego nie wiem, bo już dawno skończyłem szkołę. Bardzo, bardzo. Już nie wiem, co jak to wygląda. Po prostu co roku się zmienia data zakończenia roku szkolnego. Ciekawy jestem, kto zdobył pasek czerwony lub pasek czerwone 4 litery. Nie, żarty, żartam. Nie. Ogólnie pozdrawiam wszystkich, którzy dają tutaj lajka na stronie, żeby zapraszać ludzi do lajkowania. Staram się tutaj troszkę ogarnąć, trochę tutaj wam popuszczać różne jakieś filmiki. Co, bo żeby mi nie zapomniał. Pytacie się tego typu, czy ja bym zdołał robić coś takiego streamy tego typu, tak jak Danima Gigar, Rawatu, inne rzeczy. Nie. Z tego powodu, że po prostu dla mnie to jest głupota streamować. Robi się debila. Przeproszenie, sorry, że tak mi się tego. Po prostu ja, tak jak powiedziałem na początku dzisiejszego filmiku, że po prostu ja nie mam po pierwsze czasu, po drugie, ja się zmieniłem. To widać i słychać tego. Po prostu ja po prostu odechciewa mi się to robić streamy, jak widzę Danielu Magikala, jak robi dymy, jak jego mama i Jaca są na praniu non-stop na live. To jest dla mnie głupota, żeby tak do tego się zniżyć. No i to po prostu dla mnie, jak się robi streama, to się robi streama takiego, który, jak to powiedzieć, który można na spokojnie z widzami porozmawiać, zadać pytania, czy widzowie zadadzą pytanie, coś takiego, a nie siebie robić pajaca za kasę. Pieniądze to nie wszystko, tylko szacunek do siebie trzeba mieć. To jest bardzo ważne właśnie w życiu. Pieniądze to nie wszystko, można w każdej chwili zarobić. Tylko nie w tym sensie zarobić, robić siebie debila, bo to nie ma sensu, tylko po prostu z głową trzeba pomyśleć, jak zrobić. Staram się tu wam troszkę ogarnąć, trochę tutaj porobić jakieś małe, krótkie filmiki. No trudno. Ja mam inne prace, inne rzeczy do zrobienia niż siedzenie i robienie siebie debila, tak jak kiedyś to było, tamte lata, już tamtych lat nie ma, jest teraz i ja cholernie się zmieniłem z wyglądu, w ogóle zachowania. Ja wiem, żebyście chcieli, żeby taki był taki sam jak był kilka lat temu, no ale to nie polega na tym, żeby siebie robić pajaca, a później mieć problemy. Tak jak na przykład, jak mówiłem, Danny McGannostop ma problemy, albo policja, albo nachodzenie mu, albo kompa zabieranie, bo coś, jakieś podejrzenie, podłożenie jakiejś bomby i inne rzeczy. Sam się do tego doczynił, że ludzie znienawidzili jego, za głupie właśnie robienie dymów, picie na live i inne rzeczy, zamiast na spokojnie sobie coś robić, rozmawiać z widzami, no to woli coś takiego. No sorry, Dani, ale to jest taka moja sugestia na ten temat, jak widzę to, co mówię, bo obserwuję tą stronę twoją, tego nie raz, nie dwa widziałem, jak ktoś ci jajkami rzucał w okno albo w coś. Zniża się prawie jak do Rafatusa, tylko Rafatus, no to się już sam wykończył. A ty, jak żebyś jeszcze mógł tego
Nie wiem, tylko czy tego.